Ekstremalna Droga Krzyżowa jest to takie dosyć specyficzne wydarzenie, myślę, w życiu każdego człowieka. Myślę, że warto jest zacząć od samego tego sformułowania, które zachęca nas do wzięcia udziału w ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Tak naprawdę mamy tam cztery kroki. Wyzwanie, droga, zmaganie, spotkanie. Samo wyzwanie. No myślę, że ten pierwszy element to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy usłyszymy o tej drodze krzyżowej, no i z drugiej strony zdecydujemy się, aby, aby na nią pójść. W moim przypadku, tak naprawdę to wyzwanie poczułem w momencie, kiedy w jedną z niedziel wchodziłem do kościoła i otrzymałem ulotkę informującą o, o ekstremalnej drodze krzyżowej, i tak sobie pomyślałem, Hmm. Warto spróbować, warto to wyzwanie podjąć. No i rzeczywiście, tak naprawdę, te kolejne kroki. No cóż, na początku droga, po prostu idę. Natomiast w pewnym momencie każdy kolejny kilometr na pewno staje się dla nas kilometrem coraz trudniejszym. Ale, ale tak naprawdę, jest to ten element zmagania któremu później towarzyszy na końcu ten radosny moment i im więcej było tego zmagania, tym później radośniejszy ten moment ostatni, czyli, czyli spotkania. A nie ma nic chyba radośniejszego niż, niż spotkanie z Panem Bogiem w samym, w samym właśnie tym przeżywaniu męki i śmierci Pana Jezusa. Dlaczego dla mnie była taka, taka ważna ta Droga Krzyżowa i dlaczego w kolejnym roku i po raz trzeci w tym roku będę chciał pójść na Drogę Krzyżową? Myślę, że bardzo istotnym elementem jest to, co odróżnia tą drogę krzyżową od drogi krzyżowej, która odbywa się w murach kościoła. Różnica polega na tym, że no nie przechodzimy od stacji do stacji, odspiewując który za nas cierpiał rany i po zakończeniu tej drogi krzyżowej, trwającej w kościele powiedzmy 45 minut czy godzinę nie wracamy do domu do codziennych obowiązków. Być może zasiadamy przed telewizorem, gdzie często tak naprawdę te informacje, które które usłyszeliśmy, te rozważania, które usłyszeliśmy podczas drogi krzyżowej w kościele, szybko nam z głowy ulatują. Tutaj, tak naprawdę, odczytując sobie rozważania przy każdej stacji, mam później następne 4-5 kilometrów na to, żeby w ciszy, w zadumaniu iść i rozmyślać o tym, co zostało tam zapisane. Bardzo istotny też jest dla mnie aspekt dotyczący. Sposobu przygotowania tych rozważań. Tak naprawdę te rozważania są przygotowywane przez ludzi, którzy pracują w różnych zawodach. Są to nauczyciele, są to ludzie biznesu, są to dyrektorzy, są to prezesi różnych firm, są to lekarze. I tak naprawdę sposób tych rozważań nie tylko pozwala mi pogłębiać moją wiarę, ale też tak naprawdę w dużej mierze daje mi możliwość stawania się lepszym człowiekiem. Nie tylko pod kątem takim. Miłości do Pana Boga, ale miłości do drugiego człowieka, być może stawania się również lepszym ojcem, lepszym małżonkiem, lepszym pracownikiem w pracy. Tak naprawdę, no, proste chociażby słowa, które, które tak najbardziej gdzieś utkwiły w pamięci, w rozważaniach, które, które odczytywałem przy kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej, to chociażby słowa przy upadku Pana Jezusa. Z jednej strony, no właśnie, nie poddawaj się, z drugiej strony, nie użalaj się nad sobą. Myślę, że to jest coś, nad czym bardzo często y, powinniśmy pracować w naszym życiu. Nie użalać się nad sobą, tylko, y, tylko podejmować wyzwania y, i wychodzić ze swojej strefy komfortu. Y, także, także to jest myślę, że taki aspekt, który, który najbardziej gdzieś tutaj utkwił w mojej głowie, y, i to jest coś, co sprawia, że każdego kolejnego roku y, czekam na to, aby aby wziąć udział po prostu w kolejnym wyzwaniu i kolejny raz prze, przejść drogę krzyżową w tej postaci takiej właśnie ekstremalnej.